Hej, witajcie na kanale Wiliper, kanale, na którym chcemy wspólnie z panią prezes pokazać wam, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Zgodnie z waszymi sugestiami testujemy, zresztą dzięki Midcar w Warszawie, Kia Eniro. Wyzerowaliśmy zużycie energii, w tej chwili mamy 17,7 kWh na 100 km, zasięg 202 km podniósł nam się w momencie, kiedy zmieniłem z trybu sport na tryb eko. Ruszamy w trasę. Będziemy robić po kolei wszystkie testy, które zazwyczaj dla was robimy, łącznie z testem podnośnikowym. Także ruszamy! Fajnie ciepło jest w samochodzie, co? Tak, nagrzewasz się szybko. To ciepło jest takie jak z grzałki elektrycznej, wiesz o co mi chodzi? Takie czuć tak ale troszeczkę. Ale dlatego, że samochód jest świeży, nowy, ale nagrzewasz się szybko, bo myśmy go wzięli po całej nocy, on stał całą noc. Tak, nawet w środku był zamarzony. Ja nagrałem taką małą wstawkę, także też zobaczycie tutaj. Tak, szyba była zamarznięta od środka nawet, bardzo szybko się rozmroził i nagrzał. I nagrzał, tak. I o dziwo nie zużył wiele energii, bo jak myśmy zaczynali, ja wsiadałem do niego, to miał 182 km, po tym nagrzewaniu miał 175. Siedzenia trochę są niewygodne jak dla mnie, szczerze mówiąc. Takie dziwnie wyprofilowane w ten sposób, nie wiem czy to czujesz też. Ja sobie teraz odbiłam do tyłu. Może to przez ten zagłówek, nie wiem. Jeszcze nie regulowałem, także na razie takie pierwsze wrażenie moje jest takie, że są takie trochę dziwne. Trochę dużo obciążenia dają na lędźwie. No przyspieszenie w trybie jako oczywiście jest żadne. Tutaj tym bardziej mi przypomina Nissana Leafa. Są tutaj sterowanie, także można sobie to poustawić. Wszystko. Wyświetlacz HUD. Taki też znowu estetyczny. Pewnie można dorzucić więcej funkcji, ale w tej chwili mam dokładnie to, co potrzebuję. Czyli mam pasy wskazane, mam prędkość i mam ewentualne ograniczenia prędkości. Nie wiem, czy szczytywane ze znaków, czy z nawigacji. Ale są w tej chwili są adekwatne do tego, co widzę na zewnątrz. Także augmented reality. No nie, no zawieszenie jest taczkowate. Oczywiście nie jest to trójka, żeby nie było, ale jak się przyjeżdża przez śpiącego policjanta, za przeproszeniem, to jest takie stukanie trochę. Szczególnie z tyłu to czuć. No dla mnie samochód bardzo przypomina Nissana Leafa. Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. I to nie dlatego, nie, to nie jest negatywne odniesienie. Nissan Leaf był wygodnym samochodem ogólnie. Tylko był po prostu beznadziejny w kontekście zasięgu. No, aż tak beznadziejny nie był na co dzień. Nie zgadzam się. Znaczy nie nadawał się na trasę. Pamiętasz, na trasę, tak. My mieliśmy wtedy na początku, nie wiem czy pamiętasz, Iona i Nissana Leafa. I tak naprawdę nie byliśmy w stanie się wybrać w trasę elektrykiem. Podjęcie takiej próby Nissanem w zimie okazało się dla nas trudne. I oczywiście to były początki. To były początki, ale to nie jest test Nissana Leafa. Tak przy okazji. Ja tylko mówię, że wnętrze, sposób zachowania samochodu, ogólne takie czucie tego pojazdu jest bardzo podobne do Nissana Leafa. Drugiej generacji. Bo ja pierwszą nawet nie jeździłem. To ja się wypowiem, jak się przesiądę. Dobrze. Tak z wyglądu w środku ten samochód to jest taki samochód na co dzień, do dojazdu, do pracy. Zastanawiam się, czy można powiedzieć, że jest autem rodzinnym, no bo generalnie ma trochę miejsce z tyłu. Pięcioosobowy to na pewno nie jest auto. No ale teraz nie ma takich rodzin, nazwijmy to 2 plus 3 czy 2 plus 4, to jest rzadkość już w obecnych czasach. Tak raczej 2 plus pies lub 2 plus ewentualnie jedno dziecko. Kierownica podgrzewana, bardzo mocno już gorąca jest i ja cholera nawet nie wiem, gdzie ją wyłączyć. Jakbyś mogła poszukać na tym, na bo mi już parzy w rękę po prostu. Na kierownicy nie ma? Na kierownicy... A nie, z lewej strony tam było gdzieś w EV9. Zobacz. No, nie. Dobra. Cyk. Jest? Tak. No i to jest to, czego nie lubię. Też? Siedzenie to tam może zostać, bo jest tylko na jedynkę, natomiast kierownica mi po prostu już parzyła, ona nie ma regulacji, jest po prostu on-off, także jak grzeje to na maksa. Tak, jeden poziom. Bardzo mocno się nagrzewa ta kierownica i bardzo szybko, jest bardzo. I to generalnie w tym miejscu, gdzie się głównie trzyma, czyli na tej górnej części, tutaj na dole nie jest taka gorąca. Wjeżdżamy na coraz większe wertepy, także teraz te wertepy chyba wzrosły, ale powiem ci, że bardzo ładnie wybiera. No luksus. Nie, nie jest źle. Jest bardzo luksusowo. Kurczę. A zakładam, że jak zawsze, jak zajrzymy pod spód, to w kij będzie tak jak w Hyundai zresztą. Zawieszenie będzie proste, a pracuje bardzo fajnie. Jest fajnie zestrojone to zawieszenie. Robi robotę. Już biorę najgorsze dziury biorę pod koła i powiem wam, że naprawdę jest dobrze. No to teraz pani prezes będzie się dzieliła swoimi wrażeniami z samochodu, a przy okazji z dalszej części trasy na bezdrożach. Bezdrożach Lesznowoli. No jako,
jako pasażer to nawet też muszę powiedzieć, że jest nieźle. Z reguły pasażer ma gorzej, bo nie trzyma kierownicy i ma wrażenie, że zaraz gdzieś tam coś się stanie. A tu jest naprawdę jakby luksusowo. Wow. Jestem naprawdę w szoku. Ale nie oszczędzasz mnie? Nie. A jak ty to odczuwasz teraz? No dobrze mi się jedzie w tym samochodzie. Jestem już co na granicy, jestem... Żeby nie powiedzieć, że ta moja trójka to jednak chyba mnie rozczarowuje. No nie, tak, trójka pod względem zawieszenia rozczarowuje. Ale do tej pory ją cały czas broniłam mimo wszystko, a teraz tak jak tutaj wsiadam, to... Nie no, Tesla ma wiele innych powodów, dla których warto ją bronić, żeby nie było wątpliwości, ale na pewno nie jest nim tym powodem zawieszenie. I na pewno nie w Tesli Model 3, czy w obecnej Tesli Model Y. Na pewno nie nagrzewa się tak szybko. Trójka? Ja, tak, bo ja czasami nawet jak ją z aplikacji odpalam i podgrzewam, to jak wsiadam, to wiesz... No... Tesla jest bardziej mniej zero-jedynkowa. Ja Tesla bardzo dużą uwagę przykłada do tego, żeby dosyć racjonalnie zużywać energię. I na przykład tak samo też klimatyzacja działa. Klimatyzacja nie działa od razu na pełen gwizdek, tylko ona się powoli rozkręca. Oj. Zabuksował? Nie, ale tak opornie. No ale to jest eko, spokojnie. Noga do dechy jest generalnie. Nie no, trochę czuć. Ale szybko nie było. Nie. Także tutaj przyspieszenia jakiegoś super nie ma, albo my coś robimy źle. Ale wydaje mi się, że po prostu przyspieszenie jest słabe. Ja nawet nie wiem, czy to jest wersja jednosilnikowa, czy dwusilnikowa. Trzeba będzie później się z tą informacją zapoznać. Kia FV9, czy EV9, czy jak to tam wymówić? Zawróciła tutaj. Na raz. No i tu chyba też się uda. Uda się. Także też promień skręcą znowu górą, a w stosunku szczególności do Tesla Model X, która jest po prostu dramatycznym ciężarówką, jeżeli chodzi o zawracanie. Podobnie jak trójka. Tak. Są rzeczy, za które Tesla naprawdę można znielubić. I muszę przyznać też dodatkowo, że coraz mniej jest takich rzeczy, które Tesla bronią w tej rywalizacji konkurencyjnej. I jeżeli te ceny samochodów w konkurencji będą naprawdę niskie i tutaj wielu ludzi się odgraża, że chińskie samochody zmienią to oblicze rynku, no to Tesla może być rzeczywiście zagrożona. Albo Tesla musi rzeczywiście zdecydowanie podnieść jakość swoich produktów, ale tak bardzo zdecydowanie. Tutaj teraz jak jedziemy, to asystent pasa, tak to się nazywa, tak. Fachowo, cały czas mi kierownicę wyrywa z rąk, nie lubię tego bardzo. Dlatego do testu autopilota to może ja jednak się przysiądę z tobą. Dobrze. A ty jesteś wielbicielem tego, ja nie? Ja jestem wielbicielem tego w wydaniu Tesli, żeby nie było. A tutaj, no strasznie tego nie lubię, zwłaszcza, że jedziemy po takiej drodze, gdzie są jeszcze miejsca oblodzone i ja staram się wtedy jechać jednak, brać ten lód między koła, a on cały czas ściąga i to tak mocno. A jak odczucia mocno w stosunku do Nissana Leafa? O! Wiesz co, Nissanem Leafem wieki nie jeździłam, ale... Co mam ci powiedzieć? Ja mam wrażenie, jestem przekonana, że ten samochód jest wyższy. Ale nie, w ogóle nie czuwasz podobnie z żadnych, tak? Bo dla mnie on kształtem, wielkością i takim ogólnie też wykończeniem... W środku wielkością, tak. Wydaje mi się być nieco większy jeszcze. To jest, podejrzewam, hatchback, prawda? Czy nie? Ale mi zadałeś teraz trudne pytanie. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się być większy w środku. A tylko jak nam mówię, no, Nissanem to... Jest jeszcze szyberda. Tak, tak. Dawno nie jeździłam. Już nie pamiętam. Dobrze, ja włączyłem autopilota. Autopilot... Właśnie, czemu trzyma pasa, czy nie trzyma pasa? W sumie nie wiem. Zaraz się dowiemy. Trzyma prędkość 85 km na godzinę. A, dobrze, trzyma się pasa, ale w taki głupi sposób. To, czego nie lubię, czyli takie odbijanie się od pasa do pasa. On nie trzyma się w pośrodku, tylko tak lawiruje. To nawet Nissan Leaf miał lepszy system. O, widzicie? Wraca. Jak się zbliża do lewej, tak, to odbija. Tak, to odbija. Trzymaj dłonie na kierownicy, ale nic nie robi. Ciekawe, czy mogę zmienić pas. No nie, mogę zmienić pas, ale muszę włączyć z powrotem. O, a czemu zmienił prędkość? Jeszcze nie umiem go obsługiwać, czekajcie, muszę pomyśleć. A jest tu, dobra. Dobrze.
mamy ustawione 90 na godzinę, mamy asystenta kierowania, no i teraz zobaczymy, co będzie. Czyli wcześniej to był tylko, nazwijmy to, tempomat, taki z asystentem pasa, a w tej chwili mamy też wspomaganie kierowania. Także teraz się trzyma zdecydowanie lepiej. Każe mi trzymać dłonie na kierownicy, zobaczymy, czy będzie coś, o teraz piszczy. Muszę dbać, żeby nic z tyłu nie jechało, dlatego jadę trochę wolniej, bo jakbym jechał szybko, to by ludzie jechali za mną blisko, jak to w Polsce. A jak jadę wolno, to mnie po prostu wyprzedzają. Nie mam rąk, trzymam tylko ręce w pogotowiu, natomiast nie mam rąk na kierownicy, nie mam nóg na pedałach, tylko wszystko tak w takim pogotowiu. Anulowany asystent, ale odbija od pasa do pasa. Widzicie? Trzyma prędkość, ale odbija od pasa do pasa. Czyli moglibyśmy jak ten radziecki myśliwiec dolecieć do Amsterdamu. Gdybym zasnął za kierownicą. O, odbija mnie od pasa. Ciekawe, czy coś jeszcze będzie robił. Mamy jeszcze kawałek do przejechania. Wydaje mi się, że pozostałe samochody, które testowaliśmy, już dawno w tym czasie się zatrzymywały. Nie, bo pozostałe samochody w momencie, kiedy wyłączaliśmy asystenta, wyłączał się asystent kierowania, to autentycznie samochody się zatrzymywały. Tak. Natomiast ten pojazd cały czas jedzie i tylko się odbija od pasa do pasa, od strony lewej do prawej pasa, ale jedzie dalej, jedzie z zadaną prędkością i na razie niczego jeszcze nie zrobił złego. Muszę bardzo uważać, bo to jest dosyć ostry ruch. Muszę być bardzo w pogotowiu. Ok, mamy test autopilota za sobą. Tak jak mówię, w tej konfiguracji, być może coś robiłem źle, także prośba o Wasze komentarze. Natomiast dla mnie takie zachowanie autopilota jest średnio dobre. Znałem gorsze systemy, które w ogóle rozłączały autopilota i samochód nagle zjeżdżał gdzieś na bok. I to jest bardzo złe rozwiązanie. To rozwiązanie jest pośrednie. Najlepsze jest dokładnie takie, jakie chyba mają Volkswageny, chyba ma, znaczy na pewno ma Tesla, czyli taki, gdzie samochód się stopniowo zatrzymuje, jeszcze cały czas utrzymując autopilota, załącza światło awaryjne i samochód się po prostu zatrzymuje. Tak, i wtedy to jest chyba moim zdaniem najbezpieczniejsze. A najlepszy ma Mercedes, który jeszcze dzwoni na... Tak. Że tak powiem, z e-call. Na pomoc. Dobrze, teraz sobie pojedźmy trochę szybciej. Powiedzmy, to jest 120. No i cicho jest. Znaczy tak... No taki ja Nissan... Ja nie miałam takiego wrażenia, żeby było tak strasznie cicho. Zastanawiałam się właśnie, czy to jest do opon, czy... Nie, trochę wydaje mi się czuć szum i trochę opony. Ale też w Tesli byłoby trochę gorzej. Tak w trójce, na pewno starszej trójce. Czy w ST starszej. Samochodowy samochód, ogólnie rzecz ujmując. Taki dokładnie Nissan Leaf. Ja się czuję jak po prostu w standardowej osobówce. Czy tam spalinowej, czy elektrycznej, bardzo, tak jak mówię jeszcze raz, bardzo przypomina mi Nissana Leafa. Bardzo przypomina też na przykład takiego, mieliśmy Opra e-Corsa, kiedyś testowaliśmy dawno temu. Też bardzo duże podobieństwo. Oczywiście samochód jest nowszy, nowocześniejszy. A on nie jest bardziej do Mokki podobny? No i Mokka, tak. To jest tak... Mokka była wyższa i on też jest wyższy. Mokka była jednak trochę takim crossoverem, a tutaj mamy do czynienia z hatchbackiem, tak jak powiedziałaś. Ja jestem cały czas mocno przekonany, że on bardzo przypomina Nissana Leafa w takim obyciu. Oczywiście Nissan Leaf generacyjnie jest o wiele starszy, natomiast nawet ten układ zegarów jest bardzo podobny. Nie wiem, czy pamiętasz, w Nissanie Leafie było tu takie coś, a tutaj takie okienko małe. No w tej chwili oczywiście jest to zbudowane na całą... Ale to tak samo jak taki EV6 i EV9. Ale EV6, EV9 to było naprawdę duże. Ja tutaj nawet mam, ja mam taki problem, że nawet mi trochę ta kierownica wycina kawałek. Kierownicę można sobie przestawić. Nie powinno się tego robić w czasie jazdy. Natomiast kierownica mi wycina nawet kawałek instrument klastera. Instrument klaster wygląda też taki... Na AliExpressie można takie kupić do trójki, jakbyś chciała. Zresztą dzisiaj chłopaki montują do Y, tak przy okazji. Osobiście nie chciałbym tego samochodu, Kia e-Niro. Raczej bym go rozpatrywał jako samochód taki drugi w rodzinie. No do codziennej jazdy. Albo do codziennej jazdy, tak. Taki samochód właśnie. Do codziennej jazdy. Tutaj gdzieś do pracy, na zakupy, z dzieciakami jest, jakieś zajęcia. Jest wygodniejszy na pewno, dla mnie przynajmniej, jako osoby już takiej powiedzmy z jakimś tam zmęczeniem materiałowym po latach funkcjonowania.
to, że jednak wsiada się dużo wygodniej. Dużo się wsiada wygodniej niż do trójki czy do eski, do których się wpada po prostu. Tutaj jednak ta poza na samochód sportowy i w trójce i w esce powoduje, że ten samochód jest trudny dla ludzi, którzy są już troszeczkę starsi. No rzeczywiście wsiąść to jak wsiąść, A dla mnie i to jest trudne. No jednak trzeba trochę tych ruchów kręgosłupem wykonać. Także tutaj czuję się zdecydowanie lepiej, ale samochód jako taki nie robi na mnie takiego wrażenia, o kurczę, chciałbym go mieć. Nie tak jak EV9. No ale to wiesz, EV9 jest zupełnie co innego. Po prostu samochód mi się nie podoba. Z wyglądu. Z wyglądu. Nie podoba mi się wnętrze. Ale jestem w stanie docenić to, jaki on jest cichy, jak się zachowuje. No i pewnie jestem też w stanie docenić jego inne parametry techniczne, które odkryjemy dopiero, podnosząc go na podnośniku i podłączając źródło energii, bo ten samochód, tak jak większość Kia i Hyundaiów, w tej chwili ma outlet energetyczny. Tak, już tu z tyłu znalazłam, właśnie nawet między... Pytanie, czy ma też przejściówkę do gniazda, bo to byłoby super. Wydaje mi się, że tak, że tu jest właśnie gniazdo. Ale nie, dodatkowo Kia i Hyundai mają jeszcze dodatkowo taki outlet, który można podłączyć do gniazda, z którego, na którym normalnie się ładują, wtedy dają troszeczkę więcej energii. To już nawet Nissan, przepraszam, Ioniq 5 to miał. Dobrze, to jeszcze look, taki mój look na wnętrze tego pojazdu, żebyście też sobie mogli postawić się w mojej, jakby to nazwać, w mojej pozycji. Pozycja do siedzenia jest mało wygodna, tak jak mówiłem wcześniej, dosyć duża presja jest na kręgosłup lędźwiowy i nawet jak przedstawiam sobie siedzenie maksymalnie na wysoko, maksymalnie do przodu czy maksymalnie do tyłu, nie jestem w stanie poczuć ulgi, także wydaje mi się, że tutaj błąd tkwi, czy tam błąd, problem tkwi w wyprofilowaniu fotela i próbuję sobie ten fotel tutaj gdzieś w odcinku lędźwiowym nawet napompować. A i tak to nie ściąga tego całego takiego wrażenia, że ciągnie mnie ten samochód w dół na kręgosłup lędźwiowy. Więc to jest dla mnie nieprzyjemne. Dodatkowo, tak jak widzicie tutaj, te plastiki, tutaj jest jakiś ogumowany plastik, tutaj jest jakiś taki tańszy plastik. Po prostu to wszystko to są dosyć tanie plastiki. Plastik glossy, który będzie się teoretycznie rysował. Więc ten samochód sprawia wrażenie troszeczkę gorzej wykonanego, czyli takiego samochodu bardziej budżetowego. Więc nijak on ma się do tego, co mieliśmy w Kia EV9. Jest to prawdopodobnie jakiś samochód, który po prostu ma być konkurencją dla Kia EV9. Co ja gadam, przepraszam, konkurencją dla Tesli Model 3, ewentualnie dla nadjeżdżających dosyć mocno na rynek europejski, czy w ogóle na rynki światowe Chińczyków. Ale no to musimy zobaczyć cenę, żeby się powiedzieć, czy to rzeczywiście ma sens. Taka polityka. Dobrze, wjeżdżamy do środka, do EV Repair, tak przy okazji. Wrzucimy samochód na podnośnik. Co my tu mamy? Przede wszystkim znajdźmy, jakie mamy obręcze. Obręcze są 17, 215, 55, 17, czyli bardzo małe kółka. Znowu bardzo zbliżamy się do Nissana Leafa, który, o ile dobrze pamiętam, miał obręcze 16-calowe. Czyli tutaj pod tym względem na pewno nie jest to konkurencja dla Tesli. Zawieszenie, patrząc z tej strony, jest bardzo proste, czyli znowu mamy bardzo proste kolumny MacPersona, sprężyny i amortyzatory. I z tyłu też bardzo, bardzo proste zawieszenie. Więc mamy do czynienia po prostu z niesamowitą prostotą, ale to tak zawsze było i w Hyundaiu, i w Kii, że samochód robił w miarę pozytywne wrażenie, jeżeli chodzi o wyposażenie, elektronikę, design. Natomiast jak zaglądaliśmy pod spód, to zawsze cofaliśmy się do czasów koni i rycerzy. Dobrze, lecimy teraz już bardzo w górę, żeby zobaczyć wszystko, co dzieje się pod spodem. Ja tu jeszcze posłużę się latarką, żeby troszeczkę więcej uwidocznić tego, co ja jestem w stanie zobaczyć w tym samochodzie. No więc prostota. Ciekawe bardzo jest to, że tu mamy te wahacze trójkątne w wersji aluminiowej, czyli jednak nie taka najtańsza ta wersja. Ograniczone przez to, dzięki temu mamy ograniczoną ilość wahaczy, bo tak jak pamiętacie, w Tesli jest to tak, że mamy tutaj jeden wahacz z przodu i drugi wahacz z tyłu, na którym opiera się amortyzator. W tej wersji tutaj tak naprawdę mamy kolumny MacPersona, więc nasz amortyzator opiera się o zwrotnicę. Więc de facto mamy tylko jeden wahacz trójkątny, drążek stabilizatora,
drążki kierownicze i tak naprawdę to wszystko sobie w ten sposób się utrzymuje. No i fajnie. Prosto, jak zauważyliśmy podczas jazdy, też i nie najgorzej, jeżeli chodzi o wybieranie nierówności. Bardzo fajnie ten samochód na większych nierównościach się zachowuje, natomiast tak jak zresztą widzieliście, jest dosyć głośny przy normalnej jeździe. Mamy tutaj taki otwór inspekcyjny, gdzie widzimy prawdopodobnie część przekładni. Tak, tutaj stąd wychodzą płosie, dokładnie. Natomiast nie wiem czemu, tu widzę jakiś delikatny chyba wyciek, także ciekawa sytuacja. I w ogóle nie rozumiem tego tutaj, tego otworu inspekcyjnego, czemu on tutaj w ogóle jest. Rozumiem te otwory tutaj wentylacyjne. Tak jak zresztą widać, podłoga nie jest w żaden sposób idealnie prosta, więc ten samochód nie jest jakimś mistrzem aerodynamiki. Mamy dosyć dużo różnych wytłoczeń, dodatkowo mamy dosyć duże otwory tutaj przy nadkolach, które na pewno dopuszczają dosyć duże zawirowania powietrza, więc ogólna utrata aerodynamiki jest spora. Bateria za to jest bardzo płaska. Bardzo, bardzo płaska. Danger, opasność, peligro. Ciekawe, dlaczego też w języku rosyjskim jest to opisane. Ewidentnie widać, że to jest adaptacja też. Bardzo mocno to widać tutaj w tym momencie szczególnie i w tym miejscu możesz to pokazać bardzo ładnie, że mamy tutaj taką dosyć istotną adaptację samochodu spalinowego na samochód elektryczny. Mamy takie adaptery do montowania baterii. No nie wygląda to jak samochód, który był zrobiony jako elektryczny. Dodatkowo już wiemy, że to jest wersja jednosilnikowa z napędem naprzód, więc tym bardziej mówimy tutaj o samochodzie, który jest odzwierciedleniem tego, co znamy z Nissana Leafa. Aczkolwiek Nissan Leaf od samego początku był jako samochód elektryczny, to tutaj mamy po prostu baterię podwieszoną pod standardowym podwoziem na takich właśnie dosyć dużych adapterach. To powoduje, że ten samochód nie jest zrobiony od podstaw jako samochód elektryczny. Jest na pewno też cięższy, bo tych wszystkich rzeczy można byłoby sobie oszczędzić, gdyby to był samochód zaprojektowany jako elektryczny. No i zawieszenie tylne w postaci belki, do której doczepione są wahacze, także zawieszenie wielowahaczowe. Dosyć specyficzne na zwrotnicach. Nic szczególnie skomplikowanego tutaj nie ma. Znowu, jest to adaptacja samochodu spalinowego z napędem na przednie koła. Teraz jeszcze odniosę się do układu hamulcowego. Co my tu z tyłu mamy? Z tyłu mamy bardzo małe tarcze hamulcowe. Zaciski, które jednocześnie służą jako zaciski parkingowe i jako zaciski hamulcowe tylne, hydrauliczne. Także taki system, jaki już teraz obowiązuje w większości samochodów i dobrze, tak właśnie to ma wyglądać. Wszystko bardzo łatwe, dostępne, także bateria byłaby bardzo łatwa do demontażu, gdyby ten samochód trzeba było naprawiać. Dużo zmniejszona ilość śrub do montażu baterii. Jakieś okienka rewizyjne, prawdopodobnie jedno z nich służy do montażu bezpiecznika pirotechnicznego, natomiast tutaj to nie wiem. Nie mam serwis manuala do tego pojazdu, także nie umiem się wypowiedzieć. Przednie hamulce z kolei znowu troszeczkę większe niż tylne, zaciski hamulcowe, wszystko widać, że to są standardowe rozwiązania z rynku motoryzacyjnego, nic zaskakującego. Także jest to po prostu adaptacja samochodu spalinowego. Na to wygląda na samochód elektryczny. Jeszcze sobie popatrzę, co tam można zobaczyć. Jeszcze jedna rzecz, która jest trochę, może nie trochę niepokojąca, ale powiedziałbym, nie jest to nic nowoczesnego, czyli osie są ustawione asymetrycznie, czyli tutaj mamy wałek pośredni, od mniej więcej tej długości, nie wiem czy będziecie w stanie to zobaczyć, czy Patrycja będzie w stanie wam to pokazać. Jest wałek pośredni, do którego przymocowana jest dalej jeszcze półoś, która idzie, natomiast druga półoś jest po prostu krótsza. Czyli ogólnie skrzynia rozdzielcza z dyferencjałem jest umieszczona asymetrycznie. No i pewnie jak otworzymy maskę, to zobaczymy też, że to jest po prostu zwykły, jak zwykle zwykły standardowy sandwich. Czyli de facto jest to nowsza reminiscencja Nissana Leafa. Patrząc na to wszystko, co tutaj widzimy. Także moje stwierdzenie, że ten samochód jest spadkobiercą Nissana Leafa, jest chyba jak najbardziej uprawnione, patrząc na to, jak ten samochód jest skonstruowany. Jedziemy w dół, patrzymy, co dzieje się pod maską. W
samochód chyba za ciężki nie jest, bo bardzo długo opuszcza na podnośniku. Z reguły jak samochód jest cięższy, tak jak Tesla Model X czy Kia EV9, to ten podnośnik naprawdę bardzo szybko osunie w dół. Tutaj to idzie bardzo powoli, więc tutaj możemy oddać na plus, że prawdopodobnie samochód jest jednak lżejszy od tego, co standardowo spotykamy na rynku, ale to też przejdziemy do parametrów technicznych, jak zawsze, na koniec filmu. Teraz poszukajmy, gdzie tu się otwiera ten bagażnik. O, długo nie trzeba było szukać. Standardowa wajcha. Ups. O, o tyle fajnie, że mamy siłowniki, czyli nic nie musimy podkładać, wszystko pozostaje otwarte. Mamy takiego małego franka. Bardzo małego. Jest to też standard, jeżeli chodzi o to, co znamy z samochodów Kia i Hyundai'a. Zawsze lepsze to niż nic. Natomiast wydaje mi się, że zupełnie zbędne jest pokazywanie użytkownikowi tego, co znajduje się pod spodem. Mamy tutaj do czynienia z niepotrzebną plątaniną przewodów. To jest to, za co ja bardzo lubię Teslę, czyli to, że Tesla jednak produkuje te samochody masowo pod jeden konkretny model i mamy tam te wszystkie systemy chłodzenia, kable wysokiego napięcia są doprowadzone do takiego stanu, gdzie tego jest bardzo mało. Korzysta się z wielozaworowych rozwiązań lub zaworów wielodrożnych. Natomiast tutaj po prostu jest gigantyczna plątanina przewodów i różnego rodzaju węży. No między innymi dlatego, że ten samochód jest po prostu adaptacją. Dodatkowo pod frankiem widzimy, że mamy do czynienia ze standardowym sandwichem, gdzie razem z silnikiem elektrycznym mamy inwerter i wszystko inne w takim po prostu sandwichu. I jest to mniej więcej wpasowane w to miejsce, gdzie standardowo znajdowałby się silnik spalinowy. Jest to rozwiązanie adaptacyjne, czyli tak naprawdę jest to konwersja, można nawet powiedzieć. Akumulator 12V, kwasowy, więc kolejny minus. Takie akumulatory to nie jest najlepsze rozwiązanie do samochodu elektrycznego. Szczerze mówiąc, jestem dosyć mocno rozczarowany tym, co tutaj widzę. Dlatego może troszeczkę nie mogę znaleźć słów, bo po Kia EV9 obcowanie z tym samochodem jest dla mnie troszeczkę przykre, bo jest to po prostu słaby samochód elektryczny. Być może ma dobre parametry, być może ma dobrą cenę, natomiast nie jest to nic, co by wnosiło cokolwiek nowego do motoryzacji elektromobilnej. Ma nieciekawą sylwetkę, małe koła, no jest po prostu słabym samochodem. Dobrze, i tutaj mamy klapkę portu ładowania. Znowu bardzo duże podobieństwo do tego, co było w Nissanie Leafie, czyli z przodu. A tu mamy wskaźnik. Wiadomo, typ drugi, CCS, czyli CCS 2 Combo. CCS typ drugi i Combo, czyli skombinowane złącze CCS i typ drugi. Bardzo proste rozwiązanie, żadnych wodotrysków, natomiast oczywiście jest ono w miarę racjonalne. Przez chwilę myśleliśmy, że nam tutaj zamarzło i generalnie obawiam się, że to rzeczywiście może być problem przy większej zimie, że mogłoby tutaj coś zamarznąć, szczególnie ta tutaj blokada. Natomiast w tym miejscu pod maską znajduje się też jakby awaryjne otwieranie. Jest taka linka, którą można pociągnąć, wtedy awaryjnie nam się to otworzy. Jeżeli chodzi o moje testy związane z samochodem, to na tyle. Oddaję głos pani prezes. Także pani prezes teraz będzie nakręcać dla was wnętrze tego pojazdu. Przechodzimy do testu wnętrza. Samochód w środku jest przerażająco ciemny. Czarny, 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 wszędzie czarny. Grobowo czarno jest w środku. Dobrze, kąt otwierania drzwi jest w porządku. Można swobodnie wsiąść. Z tyłu tak samo drzwi się otwierają szeroko. Także bez problemu zapakujemy dzieciaki czy fotelik, włożymy bez większych problemów. Jeśli chodzi tutaj o drzwi, no to standardowe przyciski do sterowania szybą, lusterkami. Tutaj profile są dla kierowców, można zapamiętać ustawienia foteli. Kolejne przyciski, sterowanie światłami, otwieranie klapy. A tutaj mamy, spójrzcie, otwieranie przedniego bagażnika, czy tam przedniej klapy, bo to bagażnikiem nie nazwiemy, tam nic nie schowamy. To mi się podoba, bo to jest tutaj obudowane, jak się oprze nogę, to się nie brudzi, jak w niektórych samochodach, gdzie jest tylko wykładzina. Fotele regulowane standardowo, czyli przód, tył, do góry można ponieść, aczkolwiek ten jest chyba na maksa, a nie, tu mamy oparcie, przepraszam. Całkiem spory ten zakres. Także w środku samochód jest
przytłaczająco ciemny. To, co mi się nie podoba, no to ta mnogość tych przycisków, które są wszędzie porozkładane, a wystarczyłoby je tutaj umieścić wszystkie na tym wyświetlaczu, tutaj na tym panelu. Co jest i tak na dobrą sprawę też jest tutaj powtórzone. Można sterować i z tego wyświetlacza i tutaj też są dodatkowo te przyciski. A to, co jest z fajnych rzeczy, no to oczywiście ładowarka indukcyjna, właśnie się mój telefon ładuje. Tutaj mamy gniazda standardowe USB i mamy jeszcze USB-C i tak samo mamy dwa USB-C tutaj na fotelach kierowcy i pasażera. Już Wam pokazuję tutaj, proszę bardzo. Schowki na drzwiach są małe. Nie da się tam schować, nie da się tam rzucić bidonu z jakimś napojem, także tutaj pozostają tylko te dwa cup holdery. A co jeszcze na plus? No właśnie, na plus no to mamy podgrzewane i również wentylowane siedzenia, ale tylko z przodu, bo z tyłu są już tylko podgrzewane, nie ma wentylowanych. O, udało mi się złapać wyświetlacz HUD. Widać prędkość i aktualną, czyli tutaj u mnie akurat 0 km na godzinę, bo stoję. I po prawej stronie, mam nadzieję, że to widzicie, ograniczenie prędkości, które pokazuje, że ona w zegarze wynosi 20 km na godzinę. Także ten wyświetlacz HUD jest bardzo przyjemny. Nie jest taki agresywny, jak w niektórych samochodach, które testowałam, były i przeszkadzało mi, bo mnie bardzo rozpraszało to. Tutaj jest on bardzo pomocny, bo przyznam szczerze, że przy teście prędkości patrzyłam właśnie na prędkość osiąganą na tym wyświetlaczu HUD, a nie tutaj na tym wyświetlaczu, który jest za kierownicą. Z tyłu, tak jak mówimy, mam tylko podgrzewanie, dwustopniowe foteliny są wentylowane. Siedzi się całkiem przyjemnie, aczkolwiek ja jestem niewysoką osobą, a już mam tutaj do sufitu niewiele miejsca, więc na większe osoby z tyłu to nie jest auto. Żeby Wam jeszcze pokazać, jak mały jest ten bagażnik, to zobaczcie proszę. Wrzuciłam tutaj plecak, torebkę i dwie kurtki i zajęłam całą przestrzeń bagażnika. Tutaj ta taka zasłonka. Taka jak na okna kiedyś się montowało. Także bagażnik jest, tak jak mówię, tylko na jakieś tam małe bagaże na niedaleką podróż albo na zakupy. Ok, moi drodzy, wracamy teraz do Greenwaya przy Auchan w Piasecznie, który znowu działa, więc jesteśmy w stanie zrobić dla Was testy ładowania przy użyciu tej oto ładowarki. Nie będziemy testować CCS-a, bo to nie ma w tej chwili dużego znaczenia. Dużo większe znaczenie ma dla mnie ładowanie prądem przemiennym, więc przystępujemy. Tutaj mamy przyłącze, zresztą mocno sfatygowane, bo to jest bardzo stara ładowarka, która jest tutaj już od dawna. Chodź tu, otwieramy klapeczkę, zaślepeczkę. I wkładamy kabel. No i idę zaraz autoryzować ładowanie. Na słupku. Coś się dzieje. Nie wiem, czy coś się dzieje. Coś się dzieje. Jest. 8,30 kW. Na tą chwilę. 9,76, czyli wygląda na to, że mamy ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, także trójfazową. Dobrze, tutaj te dane widać dużo lepiej na panelu samej ładowarki. Mamy w tej chwili 9,87 kW, także z jednej fazy tego by raczej samochód nie był w stanie uciągnąć, więc mamy najprawdopodobniej ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, ale potwierdzimy to jeszcze z parametrami producenta. Fajnie. To jest rzeczywiste zużycie energii, bo tak pokazuje ładowarka. Czy w tym wypadku akurat, cholercia wie, czy to FZ, czy ładowarka. Dobrze, zakończyłem ładowanie. Zobaczymy, czy to automatycznie odblokuje nam gniazdo. Zawsze mamy z tym problem. A, odblokowało, bardzo fajnie. I przechodzimy do CCS-a. Także mamy tu jeszcze HDMO.
tak przy okazji. Dobrze, to co? CCS zatem. Tutaj nam Kia Eniro całej mocy swojej możliwej nie pokaże, no bo ten CCS jest już archaiczny, ma chyba 40 kW maksymalnie, czy 60. Tak, chociaż zobaczmy sobie. Nawiązywanie połączenia, kliknęły kontaktory. I leci. I od razu moc sobie leci w górę. No, tak jak się spodziewałem, tutaj cudów nie ma co się... Nie ma co oczekiwać cudów, jeżeli chodzi o tego Greenwaya. Aczkolwiek jestem zaskoczony, że tak nisko, bo bateria jest naładowana na poziomie 57%, tak jak tutaj pokazuje ładowarka Greenwaya, a my osiągamy tylko 20 kW. Więc jest bardzo słabo. Pytanie, na ile wpływ ma na to samochód, na ile wpływ ma na to tutaj ta ładowarka? No dobrze. Myślę, że dużo więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Ciekawe, czy to tak naprawdę ładowarka ogranicza ładowanie ze względu na temperaturę, czy samochód w jakiś sposób, z jakiegoś powodu ogranicza prędkość ładowania. Teoretycznie on powinien tutaj troszeczkę więcej energii uzyskać, ale my już zakończmy tą nierówną walkę. No dobrze, Patrycja, to jeszcze jakbyś takie podsumowanie ze swojej perspektywy w kontekście przede wszystkim tego, o czym ja mówiłem, czyli podobieństwa do Nissana Leafa, ale też i takich twoich odczuć generalnych co do tego samochodu. Ja nie widzę tutaj dużego podobieństwa do Nissana Leafa, bo ten samochód dla mnie jest wyższy, lepiej się siedzi w nim, zdecydowanie lepiej, tak wyżej. Natomiast jeśli chodzi o użytkowanie, to ja bym mogła tym samochodem jeździć na co dzień. Ma te, oprócz przerażającej ilości tych wszystkich przycisków, manipulatorów, tego jest za dużo i to wystarczyłoby, ale to zawsze powtarzam, wystarczyłoby być tutaj umieszczone w tym wyświetlaczu. I oprócz tego, że trochę przygnębia ta ciemność w środku, to on jest fajny, on się dobrze prowadzi, ma te rzeczy, które ja potrzebuję, czyli ładowarkę indukcyjną, podgrzewaną kierownicę, podgrzewane siedzenia, a nawet wentylowane siedzenia, chociaż tylko z przodu są wentylowane. Czy gdybyś teraz dostała taką ofertę, że ktoś przychodzi do Ciebie i mówi Ci, daje Ci nową Kia Eniro, to czy oddałabyś swoją trójkę i wzięła Kia Eniro? Chyba nie. Chyba nie. Się przyzwyczaiłam do Tesli, ale wiesz, to tak samo było z Nissanem. Ja myślałam, że Nissan to jest najlepszy samochód elektryczny. Ja byłam wielkim jego zwolennikiem i bardzo go lubiłam. I jak wsiadłam do trójki, to mówię, Boże. A później się tak przyzwyczaiłam, że teraz ciężko byłoby mi się przesiąść na jakiś inny samochód, no chyba, że na nową trójkę. Ale bardziej ten samochód trochę bym porównała też do Y-ka. Takie sprawia mi wrażenie, taki bardziej nie trójka, tylko Y trochę. Nie wiem, co ty sądzisz na ten temat. Przy okazji kamera też jest taka, że ona ma ten taki ogon, który zawija przy zakręcaniu, aczkolwiek wygląda to jak w takich tanich kamerach, które można kupić na AliExpressie czy na Allegro. Szału nie ma. Dobrze, wracając teraz do tych takich ogólnych podsumowań. Ja osobiście nie zamieniłbym trójki Y-ka czy X-a nawet na Kia Eniro. Samochód nie robi na mnie jakiegoś takiego kolosalnego wrażenia, nie wnosi niczego nowego, a jego cena też nie jest jakoś relatywnie niska. Także ten samochód nie miesza mi tak w głowie, jak na przykład zamieszała mi Kia EV9, która była samochodem naprawdę posiadającym bardzo dużo benefitów w relacji też szczególnie cena do jakości. Także nie zgadzam się z Waszymi opiniami, że Kia Eniro akurat namiesza w naszym rankingu, bo nie namiesza. Chyba, że kosztowałaby w okolicach 150 tysięcy, wtedy uważam, że to byłby samochód wart swojej ceny. Szczególnie, że mamy do czynienia jednak z taką pewną, jakby to nazwać, reinkarnacją Nissana Leafa, czyli jest to samochód przednionapędowy z tym takim sandwichem z przodu, jednak relatywnie słabszy, jeżeli chodzi o przyspieszenie, mniejszy. Też nie zgadzam się z Patrycją, że to jest Y. W żaden sposób nie jest to samochód, który jest adekwatny parametrami do Y-ka. Dodatkowo ma taki dosyć prymitywny i prosty szyberdach. Więc jest to po prostu zwykła osobówka, raczej kompaktowa, czyli niewielki samochód, a nie Y, który jednak jest troszeczkę większym crossoverem. Tak więc fajne, dobre auto, takie ni tu, ni tam, bo mamy wyświetlacz HUD, mamy asystenta pasa ruchu, mamy coś tam, a z drugiej strony mamy jednak mały samochód, więc myślę, że w tej wersji akurat, jeżeli już samochód był taki wybiedzony,
to uważam, że Kia powinna pójść troszeczkę dalej i go jeszcze bardziej ogołocić, ale zrobić samochód naprawdę relatywnie tani, który mógłby faktycznie zagrozić pozycji trójki, a jednocześnie zablokować napływ tanich chińskich samochodów, no bo mamy teraz takie na przykład premiery jak MG4 za 80 tysięcy brutto, które będziemy notabene testować, więc też będziemy w stanie się wypowiedzieć. Bo myślę, że rynek ewidentnie czeka na tanie samochody elektryczne. A tutaj mamy jednak relatywnie drogi, droższy od Tesli Model 3 podstawowej samochód, również jednonapędowy, który nie wnosi niczego szczególnie nowego. Tak więc Kia e-Niro, ja jestem na nie, Patrycja jest na tak, aczkolwiek swojej trójki by nie zamieniła, więc to jest takie tak pod dużym znakiem zapytania. Także jeżeli chodzi o nasz ranking, raczej tutaj zmian nie będzie. Tak czy siak, bardzo dziękuję firmie Midcar za użyczenie nam tego samochodu do testów. Wciąż uważam, że Kia i Hyundai to są marki, które depczą po piętach Tesli i nadal są takim wiceliderem, jeżeli chodzi o sprawy technologiczne. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to dalej. Na tą chwilę Kia EV9 super, Kia e-Niro zasięgowo ok, ale tak poza tym szału nie robi. Ciężko mi coś więcej powiedzieć. Niebawem też przejdziemy do podsumowania, czyli podzielę się z Wami parametrami technicznymi tego testowanego egzemplarza. A teraz wracamy do firmy Midcar, której jeszcze raz serdecznie dziękuję. Przejdźmy zatem do parametrów testowanego egzemplarza. Więc Kia e-Niro, jeżeli chodzi o wymiary, ma 4 m 42 cm długości, 1,82 m szerokości, rozstaw osi to 2 m 72 cm. Natomiast wysokość pojazdu jest niebagatelna, bo to aż 1,57 m. Przypominam, że to niewiele odstaje od Tesli Model X. Co do mocy, to mamy do dyspozycji 204 konie mechaniczne, a maksymalny moment obrotowy, ponownie przypomnę, że dostępny oczywiście od razu, to 255 Nm, natomiast napęd niestety mamy tylko na przód, o czym zresztą mówiłem na filmie, co upodabnia naszą Kiję troszeczkę do Nissana Leafa. Pojemność baterii to 64,8 kWh. Nie jest to mało w tym segmencie samochodów, aczkolwiek przy dalszych parametrach będę mógł powiedzieć troszeczkę więcej. Co do ładowarki pokładowej, to mamy do dyspozycji 11 kW, co zresztą widzieliście też na naszym filmie. Natomiast jeżeli chodzi o maksymalną moc ładowania prądem stałym, to tutaj jestem rozczarowany, bo producent deklaruje, że to jest tylko 71 kW. Także bardzo słabo. Jak na złącze CCS typu drugiego, prawdopodobnie wynika to z jakichś ograniczeń związanych z baterią. Nie znam dokładnych parametrów technicznych, więc nie będę w stanie się wypowiedzieć. Idąc dalej, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, to ona jest niestety ograniczona do 167 km na godzinę. Aczkolwiek trudno się spodziewać, żeby jakikolwiek posiadacz samochodu elektrycznego z taką prędkością przemierzał autostrady. Przyspieszenie od 0 do setki to 7,8 sekundy i to się wydaje akurat bardzo realistyczne. No jak widzicie, nie jest to wcale też jakiś super wynik. Jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym, to producent deklaruje średnie zużycie na poziomie 15,7 kWh na 100 km. No i tutaj nie jesteśmy w stanie się dokładnie wypowiedzieć. Może odniosę się też przy okazji do zasięgu, no bo zasięg deklarowany przez producenta w trybie mieszanym to jest 463 km. Wydaje mi się, że realistycznie możemy powiedzieć o 400 km maksymalnie, jeżeli chodzi o to, co ten samochód może osiągnąć. Nie jest to mało, ale nie jest to też dużo w tym segmencie samochodów. Akurat Kia e-Niro, tak jak zresztą mówiłem na filmie, najprawdopodobniej na tym rynku nie namiesza. Warto też wspomnieć o gwarancji, bo gwarancja w Kii to 7 lat pełnej gwarancji lub 150 tysięcy kilometrów. 7 lat bardzo dużo, 150 tysięcy kilometrów, różnie można do tego podchodzić. Przypominam, że Tesla na baterie i zespół napędowy daje 8 lat gwarancji lub chyba 230 tysięcy kilometrów. Wcześniej był ten okres nieograniczony dla Tesli Model S i X. No cóż można powiedzieć, samochód nie robi absolutnie żadnego wrażenia, jest moim zdaniem troszeczkę nijaki, nie jest zły, nie jest dobry, nie wzbudza dla mnie żadnych jakichś szczególnie ostrych emocji. Wydaje mi się, że też wziąć pod uwagę cenę nowego pojazdu, bo musimy o tym też wspomnieć, pozwólcie mi przywrócić parę kartek. Cena takiego pojazdu, który my testowaliśmy, akurat mamy taką wersję najbardziej wypasioną, czyli XL, to 235 tysięcy złotych. No,
W tej cenie, jak dobrze wiecie, możemy już kupić naprawdę dobrą Teslę Model 3, czy jesteśmy w stanie nawet pokusić się o Teslę Model Y. Więc no tutaj wydaje mi się, że jednak zdecydowanie skłaniałbym się w kierunku Tesli. Kia Eniro byłaby świetną opcją, gdyby ta cena była jednak niższa. Z drugiej strony odstaje to też mocno od Kia EV9, która z kolei jest gigantycznym challengerem na rynku, jeżeli chodzi o cenę. Także nie do końca rozumiem politykę Kia w tym segmencie. Samochód nie robi na mnie jakiegoś piorunującego wrażenia. Na pewno jest dobrym pojazdem i dobrze wykonanym, tak jak to w Kia. Pozostaje mi tylko podziękować firmie Midcar za udostępnienie tego samochodu. Pogratulować Kia bycia konsekwentną, jeżeli chodzi o dobre wykonanie samochodów. A Wam podziękować za oglądanie, subskrybowanie, lajkowanie i oczywiście serdecznie zaprosić do wspierania naszego kanału. Trzymajcie się, cześć!